Nie korzymy drzewem mikrofonu. Ok, teraz. Ach, cukier. Smak dzieciństwa. Nie jestem przygotowany. I zakrztusiłem się własną śliną na dzień dobry. Uff, pięknie się zaczyna. Zelda music. There we go. Ok. Mam nadzieję, że nie zagłusza za mocno. Uff, mojego kaszlu. O, może tak o, na oko. No, dzień dobry wszyscy. Któż nie lubi cukru? Wszyscy, jeżeli chodzi o cukier, możemy go lubić, możemy go nienawidzić, ale niektórzy z nas go jemy. Niektórzy z nas postanowili, że nie będą go jedli. Niektórzy zastępują cukier słodzikami. Inni zastępują cukier, nie wiem, jakby chlebem? Chleb jedzą? Nie mam pojęcia, jakby. Take your poison, co nie? Więc będziemy rozmawiać dzisiaj, kochani, na temat cukru. Mamy zaproszonych gości, profesorów, wykładowców, legislatorów. Wszyscy odwołali. Więc zamiast tego będziemy mieć moderatorki i użytkowników Discorda. To jest to, co jest postanowione. Mamy trzy osoby, które się dzisiaj zapowiedziały. I jest to Gamer Girl, Chiki i Kubala. Trzymamy kciuki, że porozmawiamy sobie o cukrze z nimi. A jak jeszcze styknie czasu, to porozmawiamy sobie z innymi o innych rzeczach. Kto by chciał na pierwszy rzut? No i naturalnie mamy wszystkie wasze ulubione rzeczy, kochani. Czyli złodnia. Mamy co na to dumetywatory, mamy memik, mamy fakt. Słuchajcie, jakby jest wszystko. Ta godzina będzie wypełniona dobrą zabawą. Dobra, kochani. Widzę, że nie mamy. Nikt się nie wychylał. Nikt się nie wychylał. Marlonka, spróbujemy cię jeszcze tutaj ogarnąć. Zobaczymy, co się da zrobić. Dobra. Wybierz sobie. No to ja sobie wybiorę sobie Gamer Girl. Ona się będzie najmniej bała, bo ona jest ekstrawertyczka, co dzisiaj zostało udowodnione w ramach jakichś testów pseudopsychologicznych czy czegoś takiego. Już się odblokowuję. Okej, oto jestem. Siemano, Gamer Girl. Dzień dobry wszystkim. Cześć, z czym do nas dzisiaj przychodzisz? Widzę, że trochę czekaj, bo muszę chyba wyrównać jakieś... Wydaje mi się, że ta muzyczka jest głośna w porównaniu ze wszystkim innym. Może to tylko w mojej głowie. Nie wiem. Okej. Okay. Podgłośnimy ciebie. O, zobacz, puściłem cię maksem teraz. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Może trochę jest, już się robię trochę ciszej. Okej. Okay. Dobra. Fajnie. Okej. Okay. Gamer, powiedz, z czym do nas dzisiaj przychodzisz w kwestii cukru? No więc na pewno nie dużo faktów, raczej dowody anegdotyczne, więc jak coś, to proszę się nie sugerować. Dowody anegdotyczne na co? Co tam się dzieje? O czym będziemy mówić? Znaczy ja przede wszystkim właśnie powiem, że czuję, że mało dotknie mnie podatek cukrowy, ale nie jestem osobą, która milczy jak wołali innych, więc jak coś, to współczuję wszystkim uzależnionym. Ale ja to nienawidzę napojów gazowanych. Nie znoszę tych wszystkich słodzonych napojów gazowanych. A zwykłą wodę gazowaną? O Boże, nawet nie zaczynajmy tej rozmowy. Czyli po prostu nie lubisz gazowanych rzeczy, czyli cukier tam nie jest problemem, tak. Tylko bąbelki. Jakby zbyt pikantne dla ciebie są bąbelki. Wiesz co, też. Czy faktycznie nie znoszę te po prostu bicie bąbelkami w moje cały organizm. Nie znoszę tego. Mhm. Ale przy okazji jest to faktycznie słodkie. Szczególnie jeżeli mówimy o jakiejś coli, bo to są często smaki cukru. Po prostu masz napój smaku cukru. To jakby twoje ulubione lody to były lody smerfowe albo szrekowe. Wydaje mi się, że tutaj musimy wobec tego rozróżnić jakby smaki i aromaty, nie? W sensie, no bo smak naturalnie będziesz miała po prostu słodki albo słodki mieszany z kwaśnym w tego typu napojach. I zazwyczaj ten słodki zdecydowanie przeważa, więc faktycznie no to smakuje jak cukier, bo jest słodkie. Dzięki bajka za bycie królową dalej. Ale jeżeli chodzi o aromaty, no to masz po prostu bardzo, bardzo płytkie te aromaty, nie?
pojedyncze. Czyli właśnie, you know, nie? Niektóre jeszcze napoje udają, że mają smak czegoś, nie? Tylu, powiedzmy, pomarańczy, jakieś cytrusy, ale na przykład cola? No cola jest takim niczym, jest po prostu cukier flavor po prostu. Nie masz tam smaku jakiegoś owoca czy czegoś, nie wiem, innego, co jest, powiedzmy, przyjemne. No więc ja jestem właśnie strasznym gospodarzem, ze mną są kiepskie imprezy, bo ja na stół położę wodę po prostu z cytryną, ewentualnie ogóreczek, arbuzik, albo woda z sokiem domowym, więc nie przychodźcie bez napojów gazowanych do mnie, jeżeli chcecie coś normalnego się napić. Spoko, czyli nawet jeżeli, powiedzmy, okej, sytuacja taka, przychodzi do ciebie osoba w trudnej sytuacji życiowej, przychodzi na przykład, o, na Wigilię, że zostawiliście talerzyk dla wędrowca i przychodzi wędrowiec, albo nie, że wędrowiec, dzięki Gołębieski, że wędrowiec dzwoni do was wcześniej i mówi, słuchajcie, jakby miejcie kolej, to nawet jakby wie, że to jest osoba uboga, która nie ma. Jakby coli, jakby to jest jedna rzecz na święta, której przynosi szczęście. I wiecie, że będzie talerzyk i żeby kolę mieć. To nie kupiłabyś coli w takim wypadku dla wędrowca strudzonego? Znaczy, czy to jest ten moment, gdzie dostaje pyszny kompot i jakieś inne pićko i narzeka, bo nie ma coli? Czy faktycznie musimy też utożsamiać tego grubasa z Coca-Coli ze świętami polskimi? Znaczy, no nie, no wiesz co, czy ja rozumiem, ale... Czuję, że próbujesz uniknąć odpowiedzi na to pytanie. Oj, dobra. Nie wiem, znaczy, jeżeli by ktoś bardzo chciał, proszę bardzo, ale ja tego nie wypiję. Jestem no faktycznie dobrze, ale przecież nikt ci nie każe pić. No to jeżeli jesteś miłym człowiekiem, to strudzonemu wędrowcowi nie odmówisz coli. Czy uznajesz jakby, że cukier to jest taka trucizna, panie wędrowcze, ja tutaj mam alternatywę, proszę pana. Jakby jest to wersja absolutnie pozbawiona kalorii, nazywa się woda z kwasem cytrynowym i to jest to, co ja panu daję. Przychodzi ci głodny człowiek do domu. No nie, ja właśnie wolałabym dać po prostu wodę z sokiem domowym, bo sok domowej roboty to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. I przepraszam, Majka, nie chodziło mi o fat shaming, chodziło mi po prostu o zdisowanie Coca-Colowego gościa po prostu, że utożsamiamy z tym święta. Okej, to jest bardzo ciekawe, co mówisz o soku, bo to jest coś, co często występuje w sensie jako właśnie, jako zdrowsza alternatywa. No i na pewno, jakby tutaj trudno się kłócić, jakby na pewno w pewnym stopniu jest zdrowsza, ale też jak bardzo sam soczek jest zdrową rzeczą. A czy wiesz co, oczywiście trzeba czytać składy, bo jak już brakło domowych soków, tak szukałem w sklepie, no to bardzo dużo faktycznie jest takich, gdzie przede wszystkim występuje cukier, a potem masz te aromaty. Ale da się znaleźć w sklepach takie syropy, takie soki, gdzie faktycznie ten skład masz nawet taki sensowny, tylko trzeba szukać bardziej jednak. Okej, dobra, ale soki, znaczy nie wiem, jakby, bo to jest właśnie taki spory mit. Owoce jak najbardziej, spoko, dlatego że masz jeszcze poza tym, że w sensie nie ma żadnej epidemii, że o nie, ludzie jedzą za dużo owoców. Gdyby wpierdalali mnóstwo owoców, to też byłby problem, dlatego że owoce zawierają fruktozę. Fruktoza to jest ten cukier, który nie jest trawiony normalnie przez organizm, musi zostać zamieniony na glukozę przez naszą wątrobę. Innymi słowy, jeżeli przyjmujemy bardzo dużo fruktozy, a kiedy pijemy soki czy syropy i tak dalej, które mają ogromne stężenie fruktozy, w przeciwieństwie do takiego właśnie mieszanki glukozy z fruktozą, jaką jest sacharoza, czyli podstawowy cukier, jaki sypiemy do swoich rzeczy, to no można sobie krzywdę zrobić. Właśnie kiedy ktoś pije, nawet jeżeli to są wyciskane soki, no to dostaje takie stężenie fruktozy, więc jeżeli ktoś stwierdza, o ja jestem teraz na diecie owocowej, chcę być zdrowym człowiekiem i wpierdala ci 5 litrów soku dziennie, no to powiedz papa wątrobo, będzie efekt podobny jak przy nadużywaniu alkoholu. Czyli odpuszczenie wątroby. Znaczy wiesz co, różnica na przykład pomiędzy... Znaczy sok mimo wszystko tak rozcieńczasz, no nie? Raczej nie pijesz tego po prostu ulepu samego. I wydaje mi się, że faktycznie w tym momencie napoje gazowane są takim największym złolem. Nawet dzisiaj sobie czytałam o tym, czy lepiej napić się szklanki gazowanego napoju, czy plusza, bo to trochę masz podobny efekt, powiedzmy. Wiesz, tyle plusze, no nie? Takie, co rozpuszczasz, takie powiedzmy tak, suplementy diety. Tak, czekaj, przepraszam cię, Michał, jedz śmiało jabłko, jakby po prostu nie zjedz 10 jabłek.
Także to wydaje się mi już być lepszą alternatywą dla takich właśnie musujących smaczków, nie? No i ja też nie za bardzo w ogóle mam cukier w domu, więc u mnie też się po prostu też nie słodzi żadnych kaw i herbat. Jeżeli byś faktycznie chciał mieć nostalgię trip ze słodzonym ulepem, no to faktycznie albo miód, albo właśnie ten sok domowy, no nie? Nie, no pewnie. W sensie ważne dla mnie po prostu, żeby zdawać sobie sprawę z tego, co wydaje się, że tak jak mamy dużo różnej dezinformacji i może się skupiam często nie na tej, co trzeba, w sensie, no bo jest mnóstwo tej informacji, gdzie ludzie po prostu wpierdalają cukier we wszystkim, po czym nawet się nie spodziewają, że cukier zawiera. Ale też ważne wydaje mi się, żeby pamiętać, że takie rzeczy jak właśnie soki owocowe, nawet niedosładzane, czy nie wiem, miód. Miód to jest jakby, tak jak ma parę pozytywnych rzeczy, które tam wychodzą w badaniach, no to przede wszystkim jest to nadal bardzo mocno stężony cukier. Nie wiem, tak samo jak się mówi, nie wiem, że cukier brązowy czy trzcinowy są zdrowsze, kiedy to jest nadal dokładnie 99% sacharoza, tam zdaje się cukier brązowy taki, że nie trzcinowy, to jest góra melasy po prostu razem z tym cukrem i melasa to jest po prostu też słodki syrop, więc no to nie są specjalne rodzynki, nie są specjalne zastępstwa. Jeżeli chodzi właśnie i o zawartość kaloryczną, no i o szkodliwe rzeczy, jakie cukier potrafi porobić w organizmie. No, okej, mamy zwiadowcę, czekaj, wrzucił jakąś, jakąś rzecz, może mi coś sprostuje, nie chciałbym tutaj kogoś wprowadzić w dezinformację. Glukoza jest gorsza niż glukoza. Glukoza jest gorsza niż glukoza, bo jest, bo jest metabolizowana w taki sposób, że omija taki punkt kontrolny na szlaku metabolicznym, który ogranicza jej zużycie. Przez to od fruktozy bardziej się tyje, plus szybciej prowadzi do cukrzycy i nadciśnienia. I kiedy cukrzyk mierzy sobie, czy osoba, która obawia się cukrzycy czy coś, mierzy sobie poziom cukru we krwi, to jest to sprawdzanie wyłącznie glukozy, więc jakby te testy sprawdzają glukozę, a nie stan, jakby zawartość fruktozy we krwi. Więc możesz się napierdalać, co kofein ci nie pokaże, ale nadal cichy morderca, a buga buga. Znaczy, na to wszystko mam rozwiązanie, aczkolwiek ono jest faktycznie bardzo te anegdotyczne i jest moje, więc nie sprawdzi się w 100%. Jest to przejście na dietę roślinną. Bo gdy zaczęłam faktycznie już dążyć do tego weganizmu, powiedzmy, to nagle odeszło dużo słodyczy, nie? Jaha. I w pewnym momencie została mi gorzka czekolada. Aczkolwiek ja przyznaję, że ja kocham gorzką czekoladę. Nie, więc dla mnie to nie było... Dobry towar, gorzka czekolada, totalnie. Byle nie dla psa. No tak. Tylko właśnie wiem, że niektórzy nie lubią, albo właśnie jest za gorzka, mi to akurat odpowiada i dzięki temu faktycznie ta redukcja spadła i wystarczyło mi tylko to. Wystarczył mi taki słodycz po prostu, aby być zadowolona z tego, nie? Że jest tylko tyle słodkiego u mnie w domu. Jasne. I nagle zaczęło wszystko być inne słodkie tak naprawdę. W pewnym momencie czujesz czasami, że masz, nie wiem, kisiel słodzony, to nie wiesz, po co jest ten cukier tam dodany, bo jest to bardzo słodkie w tym momencie. Jasne. Aczkolwiek. Więc no to tak, to znaczy to jest coś też, zdaje się, udokumentowanego, że przyzwyczajenie po prostu do pewnego smaku, budowanie sobie tolerancji, więc jeżeli się już tylko uda wymazać ten element właśnie tego mocnego cukrzenia, to potem można się cieszyć cukrem tak, w jakichś mniejszych porcjach. Tak, bo właśnie w końcu te twoje kubki smakowe nie są wypalone tym cukrem i w końcu faktycznie poznajesz to, co faktycznie na początku się znało, ten naturalny, powiedzmy, smaczek, nie? Pewnie. Ale akurat przyznaję, że akurat w tym momencie stała na biało chodzi Chiki, która sprzedała mi aplikację z wegańskimi produktami, w tym pyszną czekoladę, wedlowska mieszanka w postaci czekolady i ona jest wegańska. I ona jest pyszna i słodka. Także. Okej. Nie zawsze można się tego trzymać, tego nie trzymać ze słodyczy, nie? Ale faktycznie polecam sobie zrobić takie trochę odskocznie od cukru. Well, pewnie. Dobra, no to może po prostu pojedziemy sobie dalej ten temat. Teraz, chyba że jeszcze coś masz do rzucenia, Gamer Girl, bo Chiki, zdaje się, będzie też poruszała cukier. Spokojnie, jakby kochani, będziemy też poruszać jakby od hedonistycznej strony, jakby cukrowe wpierdalanie.
Bez obaw. To nie jest tylko, to nie jest program medyczny, chociaż może tak brzmieć tak z pierwszego. Tak, w sensie pseudomedyczny, na pewno nie brzmi jak prawdziwy medyczny, come on. Ale no. Właśnie mam nadzieję teraz, że Czyki nam coś powie. Wiem mniej więcej co powie, ale właśnie chciałam o niej wspomnieć, bo miała super demtok właśnie na temat wegańskich słodyczy, więc jak coś, jakbyście chcieli przejść na wegańską dietę, to macie co jeść, nie tylko gorzką czekoladę. Okej. Okay. To jest dobra wiadomość. No tak. To wielkie dzięki, Gamer Girl. Też dziękuję. A ja może zaznaczę tutaj od razu, że w sensie to nie jest od razu, bo jesteśmy 16 minut po. Nie jestem w żaden sposób jakby osobą medyczną, nie jestem dietetykiem. Czerpię jakby swoją informację z internetu, chociaż przeczytałem tutaj przed programem i kilka badań, i kilka poważniejszych artykułów niż tylko nagłówki, więc w dużej części wydaje mi się, że mogę wiedzieć, co robię, ale nie powinniście tego traktować jako jakieś tam porady jakiejkolwiek od osoby obeznanej w tych kwestiach, co nie? Mhm. No, o, jesteś jeszcze, siemano. No właśnie, nie, myślałam, że się pożegnasz ze mną, ale tak czekam, aż powiem do końca. No, trzymaj się, papa. Na razie. No, błagam, pożegnaj się ze mną. Dobra. To, co teraz zrobimy... Słuchajcie, który segment byście chcieli? Który najbardziej byście chcieli segment, zanim Czyki przyjdzie porozmawiać więcej o tym, jak cukier jest szatan? Mamy... A żart mamy kupiony. Fuck, ja nie wyłączyłem tego. Ja powinienem wyłączać te rzeczy. Ja powinienem wyłączyć te rzeczy. Nie kupujcie teraz nic, bo ja nie będę robił tych rzeczy. No, zrobię tę jedną rzecz, kiedy jeszcze nie ogłosiłem, że nie będę ich robił. Ma być żart. Kupili, jeżeli jesteście na YouTubie, na Twitchu, jak jestem na żywo, można, jak się ogląda, dostaje się takie punkty i za te punkty potem po prostu przez czas spędzony można sobie kupić, że można, nie powiedziałem wyłączać, uff. Dobra, co to ja chciałem? Wleciał mi teraz wątek, bo zacząłem czytać rzeczy. Nie kupujcie nic. A tak, muszę o słodyczach opowiedzieć żart teraz, Matko Święta. Żart o słodyczach. Co mówi właściciel do psa, który zjadł czekoladę? Nie jest czekolady, umrzyj? Nie, pies zjadł czekoladę i pan przychodzi i mówi: czekolada zjedzona. I pan mówi: zjadłeś mi całą czekoladę! A pies na to: przepraszam. Był kiedyś taki żart. A właściciel mówi: co przepraszam, odkupujesz teraz czekoladę? A pies mówi: o nie, a czy będę musiał płacić też za lekarza? Bo nie jestem ubezpieczony. A właściciel mówi: jak to nie jesteś ubezpieczony? Przecież ja cię ubezpieczyłem. A pies na to: co? Ubezpieczenie to kradzież. To jest dialog, a nie dowcip. No dobra, to tu skończymy. To jest koniec żartu. Bo czekałem, czy może coś mi przyjdzie, jak będę mówił parę rzeczy. Uff, dobra, to jest to. To jest nasz żart. Dobra. Okej, okay. No to może dla odmiany, żeby chwilę odskoczyć od tych wszystkich słodyczy. Obejrzymy jakieś śmieszne memeski, co wy na to? Proszę. Ja zjadający całe śmieciowe żarcie w mojej lodówce dzisiaj, żeby jutro zacząć jeść zdrowo. Kiedy nie umiesz czytać zegara analogowego. To są zagmatwane czasy. I
Black Mirror, sezon 4, lista odcinków ogłoszona. To było jeszcze przed premierą, to miał być przeciek, ale okazało się, że to nieprawda niestety. To byłby dużo lepszy serial. Przynajmniej byłby może dobry. I odcinki nazywają się Core Blimey, what if Facebook likes were the only way to earn a quid? Number 2. My bloody computer tried to kill me, what a right cocker. Number 3. There is an app that can download you. Well, scary, isn't it, bruv? Number 4. My new missus is an android and I ain't bothered. Bothered. Number 5. Did cheeky gavna get a peek of me bollocks through me webcam? Segment szkocika. Najbardziej mi się podoba. There is an app that can download you. Well, scary, in it, bruv. Czy lepszy jest? Może lepszy jest. My new missus is a android and I ain't bothered. Okej. Okay. Koniec. To był szkącik anglojęzyczny. A moi drodzy. Dobra. To jedziemy. Teraz, szanowni państwo, oto Chiki. Będziemy rozmawiać dalej o tym, że cukier to szatan. Siemanko, Chiki. Witalski w naszym programie. Nazywa się Izolacja 3001. Halo, słychać mnie? Tak, słychać jak najbardziej. No okej, okay, to witam wszystkich. Ciebie, Dem i czat. Siema. No, jak powiedziałeś, że będzie o cukrze temat, to ja zawsze jakikolwiek temat, to ja myślę o jakimś dokumencie, jakim, nieważne jakiej jakości, i mi się przypomniał dokument cały ten cukier australijski. Chyba kiedyś o nim wspominałeś, ja mam takie wrażenie. Ale tak, ja nawet, wiesz co, po tym jak powiedziałaś mi, przypomniałaś mi o tym dokumencie, odnalazłem recenzję tego filmu swoją, więc mogę ją nawet, przeczytać tutaj w takiej, nie wiem, skróconej nieco wersji tego filmu. Tylko nie wiem, czy to zrobić przed, czy po tym, jak będziesz opowiadać o nim. Może pozwolę tobie po prostu najpierw mówić, zamiast tutaj wstrzelać od razu 4 akapity o tym, jak film mi się nie podobał. Nie, no, może później o nim jakby recenzję zrobimy wspólną, czy coś. Mhm. Ale tak, żeby właśnie każdy wiedział, jaki jest kontekst. No to jest taki dokument, gdzie gość, który, no nie wiem, jest zdrowo niby, przechodzi na taką średnią dietę australijską, taką i w odniesieniu do tego, ile cukru jedzą, tam chyba 40 grzeczek. Znaczy, jedyne co przeciętny Australijczyk, ile cukru wpierdala każdego dnia. No tak, to chyba było 40 łyżeczek na dzień przeciętny Australijczyk zjada. No i on starał się właśnie wybierać takie niby zdrowe wersje produktów, na przykład jogurt bez tłuszczu, bo najczęściej zamiast tłuszczu dodaje się cukier. I ktoś mógłby pomyśleć, o, to zdrowe, nie, no to jedz. I on tak jadł przez nie pamiętam ile dni. No 60 i, chyba, jakby, czy coś takiego. Może to takie, no takie super size me z cukrem. No właśnie, też mi się kojarzy z tym super size me, ale mają być takie niby zdrowe te rzeczy, a nie burgery z maka, nie? No ale niby tak, ale jakby celem jest jakby czy rzeczy, czy nie rzeczy. Znaczy celem było nawpierdalać się cukru. To, że zrobił to jakimiś rzeczami, no to... Nie ma co ukrywać, nie? No. Ale no, więc jest takie porównanie po prostu jego diety sprzed i potem jak przechodzi na tą taką średnią, dość wysokocukrową, myślę można powiedzieć nawet, dietę i jak on się bardziej czuje, jak się czuje, w sensie nie tak miarodajnie, ile było ile przytył, ale on się tak nie mierzy codziennie z dnia na dzień ani nic, tylko właśnie jak się czuje bardziej z tym. I tak, to zrobimy teraz recenzję, a później jeszcze ten. Dobrze. No to w sumie taki jest kontekst, nie, tego filmu. Coś jeszcze byś dodał, żeby... Pewnie, znaczy tak, czekaj, to może ja faktycznie tam czytnę i nie wiem, czy będziesz miała coś tam... czekaj, bo to może właśnie powiedzieć, bo opisałeś mnie tutaj, a to był jakiś element tej recenzji, więc... No, więc naturalnie wyniki tego jego eksperymentu są sensacyjne, a bohater cały czas ostentacyjnie próbuje nam pokazać, jak potwornie się czuje. Damon Gemmell, tak się nazywa w ogóle ten koleś, który zrobił ten dokument, to prawdziwy showman. Tu rzuci żartem, zaśpiewa piosenkę, zaprezentuje wizualizację, od której jesz się włosi na głowie. Montażem i ilością sugestywnych obrazów przykuje uwagę każdego widza.
podnosi wiele ciekawych kwestii, zachęca do bardziej świadomego wybierania produktów. Zbyt często jednak ostatecznie zmierza do namierzania tego jednego wroga i zestrzelenia go oraz pokazania ci wstępu do specjalnej, bezcukrowej diety, o której więcej przeczytasz w jego książce. Damon pięknie wybrał moment na kręcenie swojej wielkiej demaskacji cukrowego przemysłu, zaraz przed narodzinami dziecka. Między zabiegiem dentystycznym bez znieczulenia, a jedzeniem tabletek zmieniających smak, wspomina prawie ze łzami w oczach, że najbardziej żal mu jest tych wszystkich dzieci. Później wybierze się jeszcze porozmawiać z jakimś obrońcą cukru i naturalnie wybiera do dyskusji człowieka opłacanego przez Coca-Colę, którego demaskuje przed kamerą. Ale mimo wszystko każdy z nas się chyba może zgodzić, że jemy zbyt dużo cukru, w końcu cukier znajdziemy nawet w kupowanych surówkach i tostach, więc świadomość jest ważna, a Damon, choć niestety ma potencjał rodzić swoim filmem ekstremistów, jakim jest on sam, ma także potencjał dotrzeć do trochę mniej świadomych osób. Tylko dla mnie to kolejny szeroko uśmiechnięty guru, który znalazł sposób na lepsze życie przez zarabianie kasy na ludziach szukających prostych odpowiedzi. Jest to tyle skuteczniejsze, że wziął na celownik właśnie cukier, który od zawsze wywołuje największe kontrowersje. No, myślę, że nie byłbym teraz taki ostry w ujmowaniu tego, że o nie, biedny cukier, jakby zasługuje też na obrońców. Myślę, że to bym odrzucił teraz w swojej recenzji trochę. Nie, ja się ogólnie zgadzam, że jest właśnie taki bardzo jednostronny, ale jaki dokument nie jest. Dla mnie koleś był przede wszystkim irytujący. Nienawidziłem kolesia, nienawidziłem ten tego rejca. Ten film był taki cringe'owy. Aj, Jezu, ja nie wiem, czy pamiętasz, jak ci specjaliści, których on wziął, oni mieli jakieś nazwy, doktor Krewka. Jezu, Boże, to było takie cringe'owe. Także ten film jest straszny cringe, jakby. No, nie pamiętam. Jeszcze wspomnę, bo jakby ktoś był zainteresowany po tej recenzji. Film się nazywa Cały ten cukier, jak tak, jest na VOD, od 7,90. Nie dawajcie pieniędzy temu oszustowi. Kiedyś był na Netflixie, ale nie umiałam znaleźć, żeby był już teraz. Ale nie wiem, może jest na jakimś amerykańskim czy australijskim. No, ale właśnie po pierwsze chciałam właśnie napomnieć o tym filmie, może ktoś by sobie obejrzał. Mhm. Czy informacje są dość basic, tak naprawdę dwa krótkie artykuły na temat cukru i przyswajasz wszystkie te informacje bez irytującego kolesia, który robi ci show wokół tego, traktując cię jak skończonego idiotę, który nie będzie w stanie się skupić na 4 akapity informacji. No trochę tak, ale pomimo właśnie tych różnych wad tego filmu, to osobiście przynajmniej do mnie w jakiś sposób, może nie przemówił, bo to brzmi tak strasznie głęboko, ale przekonał mnie, żeby tak spróbować właśnie spojrzeć na to, ile jest dodanego cukru. Mhm. Bo on się głównie skupiał na tym dodanym cukrze, czyli jak mleko ma laktozę, no to no nie zrobisz z tego, no chyba że kupisz bezlaktozowe. Mhm. Ale to, co tak naturalnie występuje, no to wiadomo, on to akceptuje, że po prostu tak jest. Jasne. I tak mniej więcej przez miesiąc jadłam taką bezcukrową prawie że dietę i ogólnie moje osobiste doświadczenia były trochę podobne do tych z filmu, ale potem przyszły święta, a my w okresie świątecznym mamy teraz? Już nie, urodzin. To mówisz bardziej kilka lat temu. Mhm. Tak, i dobrze wspominam ogólnie, że właśnie miałam więcej energii faktycznie, że była ona tak bardziej rozłożona w czasie. Więc jakby to się zgadzam z tym, co było w filmie, że też to zauważyłam. Nie miałam takich kraszy cukrowych, jak to się zdarza często. I no, dlatego chciałam wspomnieć o tym filmie, bo właśnie mi dał takiego trochę powera, żeby spróbować i że warto może. Mhm. I nie wiem, ty miałeś kiedyś jakiś taki okres, żeby właśnie bez cukru patrzeć bardziej na to, czy nie bardzo? W sumie chyba nie mogę powiedzieć, żebym zrobił sobie jakąś taką dietę bezcukrową. Chociaż jestem zawsze sceptyczny właśnie do takich anegdotycznych rzeczy, gdzie ktoś stwierdza, że tam czuje się lepiej po odstawieniu konkretnej rzeczy. Wydaje mi się, że to jakby bardzo sensowna rzecz, że jakby w sensie wydaje się, że może tak być. Ale też z drugiej strony za każdym razem, jak jestem na jakiejś diecie, to czuję się lepiej, bo czuję się u kontroli swojego życia po prostu bardziej. Więc nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Na razie się na pewno nie piszę na żadną dietę, gdzie usuń tę jedną rzecz ze swojego tego, ale jeżeli chodzi o ogólnie samo ograniczanie cukru czy cukrów w ogóle, to jest dla mnie bardzo
bardzo ważna rzecz i w sumie, no jeżeli chodzi też o, no to w sumie może oddzielny temat, może trochę później pogadamy o słodzikach. No tak, bo ja nie mam akurat doświadczenia ze słodzikami, więc na pewno ktoś inny będzie miał lepsze, będzie lepszą osobą do rozmowy na ten temat. Pewnie. Dobra, no to dzięki wielkie, Chiki. No, dzięki. Trzymaj się. Na razie. Za chwilę będziemy mieć gościa specjalnego programu. Na to wygląda. Dostałem tutaj cynk, że jest tutaj osoba, która może się podzielić o doświadczeniach z bycia cukrzykiem. Nie, Agata Kulesza nie. Mam kogoś lepszego, okej? Okay? Koleś nazywa się Pronto. Będzie super. A Kuba na chwilę poczekaj. Nie, żaden Kaszub. Znaczy może Kaszub. Jak Kaszub, to jeszcze lepiej, ale nie musi być Kaszub. Nie musi być Kaszubem. Nic takiego. Hej, siemanko, Pronto. No, okej, okay, nie słyszę cię jeszcze. Spróbuję cię podgłośnić, zobaczymy. Siemanko. O, Witalski. Cze. Czekaj, wyłączę streamka. Mhm. O. Spoczyń. Jestem. No cześć. No siemanko, to jak się czujesz z tym, że mamy program o cukrze i jak oceniasz dotychczasowe informacje tutaj? No ogólnie zgodzę się. Mhm. Z tym, co było powiedziane. Ja cukrzycę mam od 2,5 roku. Mhm. I radzę sobie. Okej. Okay. Powiem ci, że na początku tam się ciężko było przestawić, żeby odrzucić te cukry, mimo że tam nigdy jakoś bardzo dużo nie jadłem. Jasne. Ale z czasem, tak myślę, po pół roku już zupełnie się przyzwyczaiłem, dlatego też, że mi się smak zmienił. Pewnie. Czy są jakieś rzeczy właśnie z tego, jak musiałeś przeskoczyć na bezcukrową rzecz, które cię właśnie zaskoczyły, że co, nawet tego nie mogę? Jakieś takie były? No, zdarzało się, bo najczęściej się sprawdza tak zwany indeks glikemiczny. Mhm. I są różne rzeczy, czasami jakiś, generalnie jest przedział tam chyba do 40 określa się jako niski, od 40 do 55 jako średni i powyżej jako wysoki. No i z wysokim trzeba praktycznie zawsze unikać, ze średnim od czasu do czasu, a no z niskim można. No i ja mam cukrzycę typu pierwszego, więc biorę zastrzyki na insulinę. Okej, okay. Czy jakby jesteś w stanie nam powiedzieć może, bo ja nie jestem zorientowany, kiedyś tam chciałem się podszkolić właśnie w temacie cukrzycy, ale nie pamiętam nic, nie zrobiłem też notatek w tej kwestii. Może jesteś w stanie jakby tam powiedzieć właśnie, czym się różnią te dwa typy? Tak, cukrzyca typu pierwszego polega na tym, że trzustka przestaje produkować insulinę. Mhm. I trzeba jakby ją podawać zewnętrznie poprzez zastrzyki. A cukrzyca typu drugiego polega na tym, że organizm nie przyswaja insuliny, więc jest produkowana, ale jakby nie działa. Okay. I to się po prostu leczy lekami i wtedy organizm lepiej się... Kiedyś mówiło się, że cukrzyca typu drugiego to jest nabyta, a pierwszego to jest wrodzona, mhm. Ale nie jest to prawda raczej. O, słyszałem właśnie, że obie mają bardzo duży właśnie ten element genetyczności w sobie. Tak. No, przepraszam. Jest zarówno element dziedziczności, jak i środowiskowy, więc jakby podobno można zapobiec. No ja jestem takim przypadkiem, że u mnie w rodzinie nikt nie miał cukrzycy. Okej, okay. Jasne. W sensie to jest kwestia tego po prostu, że tak, że możesz jedną i drugą cukrzycę jesteś w stanie sobie wyrobić jakby środowiskowymi rzeczami, ale to osoba, która nie ma predyspozycji do cukrzycy, będzie wpierdalać jakby tyle samo właśnie rzeczy jakby wywołujących cukrzycę i nic jej nie będzie, a osoba, która jest bardziej predysponowana, zje i będzie miała. Więc to masz, rozumiem, na myśli właśnie przez to połączenie w sensie genetycznych i środowiskowych. Jasna sprawa. No to kurde, to brzmi przejebanie, stary. W sensie...
Że ten, że nie było nic, co by cię przygotowało na to i bum, cukrzyca jakby. Czy mogę cię spytać właśnie, jak dowiedziałeś się ten, w sensie, czy miałeś właśnie jakieś te, czy jakby jeżeli jakieś osoby, które mogą podejrzewać, że coś się u nich rozwija, czy coś takiego, na co zwrócić uwagę? Bo widzę, że już tutaj mamy osoby przerażone. Tak, miałem objawy takie, że mniej więcej 3 miesiące przed bardzo duże pragnienie i w efekcie również często oddawanie moczu w związku z tym. Okay. I na początku było po prostu lekko podwyższone, a potem to już były takie sytuacje, że ja piłem po 8 litrów wody dziennie, parę razy w nocy się budziłem, musiałem iść do toalety, a potem jeszcze litr wody praktycznie na raz, bo byłem tak spragniony, tak sucho. No i ten. No i poszedłem do lekarza, powiedziałem objawy, no i pani od razu powiedziała, że mierzymy cukier. To jest no i super. Miałem naczczo. Dobrze, że poszedłeś, kurde. Bo jeszcze trochę i by zabrakło w Polsce wody słodkiej. Tak. No i miałem 300, a naczczo wynik prawidłowy to jest między tam 80 a 100. David Gilder, może przeczytam to, co mówi. Disclaimer, nie diagnozujcie się sami, zawsze skonsultujcie się z lekarzem, jeżeli macie podejrzenia. Demland przyklaskuje temu komunikatowi. Wybacz, kontynuuj pronta. A właśnie też taka sytuacja, bo kiedyś tam właśnie rozmawiałem z kimś z rodziny i powiedział, a może to cukrzyca, a ten następny powiedział, ale nie, bo przy cukrzycy się tyje. A ja bardzo mocno schudłem w tym czasie, około 10-15 kilo w 3 miesiące, tak? Okej, okay. W sensie, po tym jak przeszedłeś na bezcukrową dietę. Nie, jeszcze jak zaczęły być objawy. Okej. Okay. Zanim wiedziałem w ogóle o tym. Wow, to brzmi jak niebezpieczna utrata wagi. W związku właśnie z tym oddawaniem moczu, bo to były ogromne ilości, no po 10 wizyt w toalecie już w pewnym momencie. No to bardzo się cieszę, że udało ci się wykryć na czas i teraz jesteś z nami wśród żywych. Miło cię widzieć pronto w naszym programie. Też się cieszę. No. Więc spoko. Dobra, czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Chyba nie. Mogę jeszcze trochę ponarzekać na nadmiar cukru w produktach. Już nawet nie chodzi o kwestie zdrowotne, tylko o smakowe po prostu, bo jak mam już ochotę na coś chociaż trochę słodkiego, to ciężko znaleźć, bo wszystko jest dla mnie za słodkie. Jak są jakieś takie, powiedzmy, dania na słono, ale z jakąś lekką nutką słodyczy, jak na przykład, nie wiem, pizza hawajska, albo sałatka świąteczna z jabłkiem, to jest to dla mnie niejadalne, bo jest po prostu za słodkie. Okej, rozumiem. W sensie chodzi ci o, że smak jest zbyt słodki, czy że za wysoki indeks glikemiczny produktu? Nie, właśnie chodzi o sam smak dla mnie w tym wypadku. Rozumiem. No wiesz, to jest tak, jakbyś nie dodał jabłka w twoim przypadku, tylko kilka łyżek cukru. Jasne. Spoko. Tutaj mamy. Jeszcze mamy twierdzenie odwrotnie, to otyłość, mówiąc krótko, powoduje cukrzycę. Zaawansowana cukrzyca właśnie powoduje spadek masy ciała, bo cukier nie wchodzi do tkanek i nie jest przekształcany w tłuszcze. Okej, dobra. Dokładnie. Jak się ma cukrzyka i nie wie, czy jest za niski poziom cukru, czy za wysoki, to się docukrza takiego człowieka. Tak. Okay. To też jest ważne. Jeśli osoba z cukrzycą właśnie typu pierwszego zaczyna jakoś dziwnie się zachowywać, może dojść do utraty przytomności. I ludzie wiedzą, że należy podać zastrzyk, tylko chodzi o to, że w żadnym wypadku nie możesz podawać insuliny, tylko należy podać glukozę właśnie. Ten stan wynika z czyli tego, żeby, że... Żeby pobudzić, tak? Jakby wytwarzanie insuliny. Czy nie? Nie. Chodzi o to, że ktoś ma cukrzycę i wziął za dużo insuliny. Okej. Z powodu złej kalkulacji. Ma za niski poziom cukru w tym wypadku i trzeba go podwyższyć. Jasne. Bo cukier nie może być również za niski, musi się utrzymywać na pewnym poziomie. Okej. To już czaję. Dobra. To może zejdziemy z naszego medycznego tutaj... konia, bo czuję, że jestem zdecydowanie poza jakby granicami swoich wód ekspertyzy, ale wielkie ci dzięki za to, że podzieliłeś się z nami, jak to wygląda, i dobrego życia pronto, trzymaj się.
Dzięki, trzyma się. Okej. Co my tutaj mamy jeszcze? Kurczę, nasze show mamy do zrobienia. Słuchajcie, chciałbym teraz na chwilę zejść znowu z tematu cukru, bo to jest to, co robimy tutaj. Za chwilę Kubala do nas dołączy na żywo, ale nasze dzisiejsze zło dnia to ciemność. To, że jest wcześnie ciemno. I nie wiem jak wy, ja nie lubię. Ja nie lubię, jak jest wcześnie ciemno, okej. Okay. Nie jestem fanem takich rzeczy. I chciałbym mega zło dnia. Widzę, że jesteście w stanie sympatyzować. To jest coś, co od zeszłego roku zacząłem robić. To liczenie tego, jak dużo dłuższy jest dzień, bo to mi jakoś buduje takie poczucie, że gdzieś jest w przyszłości odległej światło, że jeszcze będzie jasno. I nie wiem, czy wiecie, tak mniej więcej w tym okresie, tak co tydzień zyskujemy, nie wiem, 15 minut, coś takiego? Jakoś tak? Ale jeżeli chodzi o ten ważny element, w sensie, no bo nieważne ile tam wcześniej będzie się słońce wstawało, przynajmniej w moim przypadku, tylko chodzi o to, żeby nie robiło się tak wcześnie ciemno, no to zyskujemy tak 10 minut do tej końcowej daty. Więc słuchajcie, jakby obserwujcie to i miejcie te malutkie satysfakcje, kiedy zauważacie, że o fuck, już nie jest ciemno, 15:30. Ciemność jest fajna, jak się siedzi w domu, a jak się jest na zewnątrz, to słonko. Taka prawda? Kurde. My tutaj jakby aforyzmy. Wydaje mi się, że jak mówimy takie mądre rzeczy, to powinniśmy sprawdzić, co mądrego jeszcze demotywatory mają nam do powiedzenia dzisiaj. Mamy, słuchajcie, sporo demotywatorów na dziś. Więc po kolei. Co demotywatory mają do powiedzenia na temat cukru i słodyczy? Chleb z cukrem. Pierwszy fast food z dzieciństwa. Okej. Okay. Kurwa, Polska. Matka 4-miesięcznego dziecka rozdała w samolocie wszystkim pasażerom zatyczki do uszu i cukierki. Dołączyła do tego krótki list, w którym życzyła udanej podróży i prosiła w imieniu swojego dziecka o zrozumienie, jeśli będzie za bardzo płakać podczas lotu. Wyobrażacie sobie taką sytuację. Matko Święta, biedna kobieta. W sensie, okej, możecie uznać, że jakby to jest wholesome rzecz, ale wydaje mi się, że to nie jest tylko jakby deskryptywna rzecz, która ma pokazywać, tylko pokazują ci tutaj sytuację, jak powinno się rozwiązywać takie rzeczy. A wydaje mi się, że nikt nie powinien czuć potrzeby, żeby przepraszać wszystkich za swoje płaczące w samolocie dziecko. A jakby spierdalajcie, come on. Co, wyobraźcie sobie, że tam cukrzyczka dostaje tego cuksa, mówi Alubos. No ale to nawet w samolocie dostaniesz, w pociągu. Jak jedziesz czasem pierwszą klasą, to dostaniesz cukierka. Koszmar. Jeśli zaliczasz ten quiz, to można nazwać siebie erudytą. Które cukierki w mieszance wedlowskiej mają granatowy papierek? Pieroty, irysy, bajeczne czy kawusie? I podpis jest pewnie za 5 lat, to będzie pytanie na maturze. Ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Z czego to jest żart? Ja nie wiem, jaka jest odpowiedź. Znaczy wiem, jaka jest odpowiedź, ale nie powiem. Bajeczne mają fioletowy. Dokładnie. Irysy mają granatowe, nie? Chyba. Nie wiem, co to są kawusie. Nie ma takich cukierków. Czy są może cukierki o smaku twoich pocałunków? Kurde, jakby miałem... Chciałem, żeby Kubala już był online, żebym mógł go spytać. Niestety, jakby żart spalony. Może go jeszcze spytam, jak przyjdzie.
jesteś najsłodszą dziewczyną. Podryw na cukier i inne chore teksty. Czemu? Czemu to są chore teksty? Nie mam pojęcia. Ja tak jak w większości, ja sprawdzam te rzeczy. Ja sprawdzam te motywatory, ja połowy nie rozumiem, co się dzieje. Najbardziej chyba ze wszystkich tego. Cukier. U mnie się nim nie słodzi. U mnie się go rozsypuje na ziemię. I ktoś napisał autentycznie komentarz w 2011. Co to niby ma być? Co to ma być? Okej. Cukier. Uroczyście ostatni demotywator cukrowy. To też jest rzecz, którą znalazłem. Nie mam pojęcia, czemu ktoś to zrobił, ale teraz mamy dobry finał do odcinka demotywatorów. Dobra. Więc jakby bardzo mi się podoba, jakby to jest mój ulubiony segment teraz, przygotowywanie tych, wyszukiwanie tych demotywatorów na zadany temat. Bo to jest naprawdę niespodziewane. Z kiedy ten demot? Nie wiem nawet. Jak były podwyżki, cukru było dużo, o cukrze na demotach. Tak, najwięcej było memów w sumie, ja ich unikałem, o tym, że są że podwyżki cukru. To był, nie wiem, 2013 czy coś takiego? W każdym razie wtedy były. Co? Mam straszną maskę założyć. Ty wiesz, że ja nie robię tych rzeczy. Dobra, zrobię te rzeczy. Ja to robię na normalnych streamach, teraz powinno być wyłączone. Ale mogę na chwilę założyć. Okej, Kubala, powiedz nam dobre rzeczy o cukrze. Przygody, w końcu nostalgiczny cukier time. Jedziemy. Siemanko, Kubala. Jak tam? Pamiętaj, żeby dźwięk włączyć. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie dobrze. Sorry, że musiałeś poczekać. No cześć. Cześć. No ja chciałem powiedzieć o ulubionych słodyczach z dzieciństwa. Super. Cześć, możesz mi najpierw odpowiedzieć na jedno pytanie. Mam tylko jedno pytanie. Czy są cukierki o smaku twoich pocałunków? Są, ale by chyba wypaliły komuś mordę. Uff, nice. Hardcore, man. Wiesz, no w końcu moje urodziny były w tym rocznicy bitwy pod Grunwaldem, to wiesz. No. Dobra. Słodycze dzieciństwa. Okej, okay, mam nadzieję, że osoba jest usatysfakcjonowana tym, co zrobiłem w masce. Wydaje mi się, że lepszego wykorzystania jej nie będzie. Okej, okay, no to z ulubionych słodyczy to, jeżeli chodzi o na przykład napoje gazowane, to bardzo lubiłem Fantę truskawkową i Pepsi Twist. Nie wiem, czy kojarzycie, pamiętacie, co się było kiedyś? Pepsi... Jeszcze raz, co? Takiego? Pepsi? Pepsi Twist. Pepsi cytrynowa. Twist. O, okej. Okay. To było okropne. Czekaj, ty mówisz jako dobrej rzeczy, tak? O, ludzie lubią. Tak. I Fantę truskawkową bardzo lubiłem za dzieciaka pić. Fantę truskawkową? Okej. Okay. Jakby, dobra. To jest ewidentnie... To są rzeczy, umówmy się, to są rzeczy totalnie stworzone pod dziecięce kubki smakowe, więc kupuję to. Rozumiem to. No tak. Ostatnio jak kupowałem Fantę, bo tam w Piotr i Pawle była, to no już takie... Wolę to u jagodołu. Rozumiem. No. Słodyczy to kolorki, lody były spoko. Kolorki, lody? Co? Mhm. Czy kredki? Czy... Nie. Co to były kolorki? Wiesz co, to były takie lody, które barwiły język. To mi nie dali nigdy. U nas na Mazurach nie dali nam. Czekaj, jak dużo mamy przepaść właśnie między nami wiekowo? O, dzięki gołębieskiej. Super. Wiesz co, jesteś w wieku, z tego co widziałem w magach, no to jesteś w wieku mojej siostry, więc jesteś ode mnie 5 lat starszy. Okej. Okay. Dobra, czyli to jest coś, co może miałem jakąś przerwę wtedy od jedzenia lodów, może byłem właśnie w takim twardzielskim momencie, że jestem za stary na to gówno, teraz tylko jem salami.
kiełbach i ten, i tatara wołowego. No, więc spoko. Kurczę, jakie ja lubiłem bardzo słodycze, tak się zastanawiam w dzieciństwie. No, lubiłem wszystkie kinderowe rzeczy. One były dość drogie zawsze, znaczy one nadal są dostępne. Za każdym razem jak pojawiła się nowa kinderowa rzecz, to ja ją chciałem kupować, a wydawało się, że pojawiały się dość często. I to nie tylko jajka, tylko też właśnie Kinder Czekolady, Kinder Country, Kinder Bueno, które wtedy nazywało się jeszcze Kinder Bonta, kiedy je wprowadzili. O kurde, już tego nie pamiętam, ale Kinder Bueno jest pyszne. No, ale nie jem teraz. Jak się ograniczy cukier. No to rozumiem. No, ja czasami sobie daję. W ogóle z tym ograniczaniem cukru to... No nie powiedziałbym, że mi idzie jakoś super. No, więc... Kinder Bonta, tak, David Gildor? Jestem pewien 90%, że Kinder Bonta się nazywało. Czy ktoś mi może to potwierdzić na czacie, że to jest tylko w mojej głowie naprawdę? Jesteście bardzo zdziwieni. Okej, nie wiem, czy mi ktoś potwierdzi. Przepraszam, jakie jeszcze tam masz fajne typy słodyczy dzieciństwa? To czy powiem tak, no też ja ogólnie jak będzie jakim to wolałem chipsy jeść, ale też chipsy mają dużo cukru, także też można jakby zajść. Bardzo lubiłem swego czasu Cheetosy, Mr. Snacki. W ogóle kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, jakby nawet Mr. Snacki o smaku bekonu. O, Lubos mówi, że było Kinder Bonta. Co o smaku bekonu było? Mr. Snacki. Mr. Snacki bekonowe? Były. Ale Mr. Snacki to w ogóle jest już późna rzecz. Ja jadłem te, które się nazywały Star Foods, zdaje się. No to, o, to właśnie. To właśnie to było. No, to te Star Foods to pamiętam i były też jeszcze takie dziwne próbki ziemniaczane w różnych smakach chyba. Ale nie pamiętam. W takich małych opakowaniach i za każdym razem były na nich... I ziemniak i kukurydza chyba? Nie wiem, nie powiem. Ale to już za mało słodkie. W ogóle przywrócili te. Ja pamiętam, że były te właśnie... Ostatnio widziałem w swojej lokalnej Żabce te takie oponki, które się tacos nazywają. I to są takie kółeczka, tak, chyba od Chio, no. Tak, pamiętam, ja też bardzo je lubiłem. Tylko, że teraz ostatnio kupiłem, to są strasznie słone. Kiedyś inaczej trochę smakowały. No. Tym bardziej, że kiedyś to było smaku szaszłyka, nie bekonu. Także oszukali mnie. O, mamy jakąś historię. Feston mówi, ja mam ciekawą historię. Kiedyś babcia zrobiła jakąś sałatkę, przez którą struła się cała rodzina i wylądowała w szpitalu. Tylko ja tego samego dnia zjadłem pakowanie Kinder czekolady. Połączyłem fakt trucia z czekoladą i przez całe dzieciństwo nie lubiłem słodyczy. O no, tak mi przykro. Ja pamiętam, jak zjadłem... W sensie to nie jest związane. Pamiętam, po prostu zatrułem się kiedyś zupką chińską i potem mi nie pozwalali jeść zupek chińskim, bo się zatrułem i powiedzieli, że to jest trucizna. A tak naprawdę to, czym ja się strułem, to tym, że wypiłem dwie gorące zupki chińskie, jedną po drugiej, bo byłem dzieciakiem, który jakby jak mamy nie ma, to robię co chcę. Więc wpierdoliłem dwa opakowania gorącego tego, a potem popiłem, bo były bardzo ostre, popiłem litrem zimnej wody prosto z lodówki, więc wymierzałem sobie gorącą wodę z lodowatą wodą i potem organizm się zbuntował i powiedział, że postanawiam umrzeć. Przejebane. No. Ja też, właśnie, teraz mi się przypomniało, też mam historię w sumie z dzieciństwa. Słodyczkową? Wiesz co, tak, bo to związana z kolą jest. Okej, okay, to jedziesz. Było tak, że nie wiem, czy kojarzysz taką kreskówkę, Tiny Toons się chyba nazywała. Aha, tak, to ta Spielbergowa, którą zrobił przed Animaniakami, zdaje się. Królik Buster, Kaczor Tasior. O, tak, to. Kiedyś bardzo lubiłem to oglądać, o ile było w telewizji, bo też to nie było tak dostępne w telewizji. Mhm. To kiedyś sobie obejrzałem jeden odcinek i tam było coś, że jedna postać wzięła kolę, strząsnęła ją i tak wytrysnęła ta kola, że wtedy byłem małym gówniakiem, to mówi, że co? Kola tak wybucha pod tego, jak się wstrząsie, to jest niemożliwe. No. Poszedłem do kuchni. Oh, no. Oczywiście kuchnia była z rana wysprzątana przez mamę, cała kuchnia dosłownie była wysprzątana. Oh, no. Już czuję, jakbym oglądał po prostu wypadek samochodowy w zwolnionym tempie, zaczyna się. Tak. Wziąłem 2,5-litrową kolę, czy tam 2-litrową kolę, wstrząsnąłem ją, czy tam Pepsi, wstrząsnąłem i nie mogłem otworzyć tego, bo mi się ręce zawsze pocą i nie mogłem otworzyć korka, bo był mocno zamknięty. To poprosiłem mamę, żeby otworzyła. Mama przychodzi. O no, nie robi się tak.
otwiera i cała kola po prostu wlatuje na ściany, na sufit, na podłogę. Ma po prostu już cała czerwona się robi z ciekłości. Ja chcąc uciec, niestety poślizgnąłem się i niestety. O nie, jeszcze się wyjebał. I po prostu moja mama taka wściekła, bo cały dzień sprzątała. O nie, spoko, mama codziennie sprząta. Jakby jeden dzień więcej w te czy w tamtą, to tam. O nie. Pierwszy prank w Polsce. Nie wydaje mi się, żeby to był pierwszy prank. Nie wydaje mi się nawet, żeby to był prank. To jest po prostu rzecz, która się wydarzyła. Trochę nieprzemyślanie, jeżeli dobrze rozumiem. No, także... No wtedy dostałem chyba szlaban na komputer. A, szlabany na komputer. Nostalgiczne dzieciństwo. Równie nostalgiczne jak cukier. Tak, Kuba, szlaban na miesiąc gnoju. Kurczę, to mi się przypomniało w sumie, jaką ja rzecz robiłem, jak mi się udawało dostać jakieś... Bo dostawałem tygodniówkę. I to było, zdaje się, w najlepszym czasie, najwyższej tygodniówki, jaką dostawałem, to było 25 zł tygodniowo, więc nie w kaszę dmuchał. No, i to co robiłem, to przepierdalałem wszystko na słodycze w jeden dzień. Narkotyki. Kupując sobie. Ale postanawiałem, że przecież mogę zarobić na tym, więc otworzyłem stoisko takie na Laskowej. Stolik sobie rozłożyłem. I sprzedawałem właśnie gumy do rzucia, batoniki i tak dalej. Tylko wszystko drogie. Przychodzili tam, w sensie bardzo mało ktoś przychodził, bo tam nikt nie chodzi po tych ulicach. Ale przychodziły jakieś osoby, patrzyły na to wszystko i nawet jakby rzućcie kość dziecku, jakby. Tak jak pan Korwin powiedział, stoisko z lemoniadą, paróweczki sprzedawać, a to gówno, podchodzą ci, mówią... A za drogo. W sklepie po schodkach obok jest dużo taniej. No dobra, no ale no to ja kupuję w sklepie po schodkach, ja muszę swoją marżę. Płaci tutaj, szanowna pani, pani tutaj płaci za usługę, że dostaje pani na własnej ulicy sklep. A czy ma pani na Laskowej sklep? No nie ma sklepu na Laskowej, szanowna pani. Ale nie powiedziałem tak, tylko rumieniłem się, że mam drogo. Dawaj hajs. Więc no to nie jest coś, co robiłem często, tylko pamiętam, że jedną gumę do rzucia udało mi się sprzedać tam, że kupiłem ją za 20 groszy i sprzedałem za 50, więc to całkiem niezły zysk. Ale to była jakby koleżanka, której było mnie żal. Więc no takie gorzkie zwycięstwo. No a resztę słodycze po prostu wpierdoliłem, nigdy więcej sklepu nie otworzyłem, jakby okej. Okay. Forget it. Jak byłam mała, to zbierałam po klatkach w bloku ulotki i wręczałam je ludziom na ulicy, że niby taka prawa. Wow. Oh yeah. Nie ma jak za darmo lutować ulotki. Ale też miałem jakiś taki moment, że mnie to jarało. Bo to jest interakcja z ludźmi, taka, która jest legalna. Nie wiem, coś w tym takiego jest. Polska nie kraj dla biznesmenów. No niestety, niestety tłamszą nas. Podatki. Kurde, te wielkie, żeby to podatki, te wielkie korporacje, jak ja mam konkurować z Auchanem, jak ja mam jeden stolik, a oni mają kurwa magazynów, więc kupują tego krocie. Ja kupuję 5 gum do rzucia, Auchan ma 5000 gum do rzucia, no to pewnie, że mogą mieć lepsze marże. No, u nas właśnie coś mówi na to. Wielkie korporacje, Auchan i sklep po schodkach. O, bukieciki z kwiatów i ludziom na chodniku randomowym. Odeszliśmy bardzo daleko od naszego Boga, czyli od cukru. Jeszcze lubiłem kokosowe słodycze. Kokosowe słodycze, o! Do dzisiaj lubię. Rafaela, to po prostu zabieraj się ode mnie, bo wpierdolę wszystko. No ja tak miałem. Jest niesamowite, jakby niedawno się zacząłem starzeć. I nie lubię już Rafaello tak bardzo. W sensie teraz jak myślę o Raffaello, to nie mam na nie chęci. A to była kiedyś moja najbardziej chciana rzecz ze wszystkich i taka, na którą mógłbym sobie najrzadziej pozwolić, bo się nie opłaca. A teraz no, już... Ja to w sumie też tak trochę dojrzewam i na przykład bardzo lubię gorzką czekoladę. No... No ale taka najlepiej 90%, najlepiej jakby miała 110, to... O, czekaj, mamy jakąś historię, która dostaje dużo XD.
Mam historię a propos cukrzycy. Kiedy byłem na praktykach w szpitalu, na sali leżał cukrzyk, do którego przyszła rodzina i zaczęli mu dawać pomarańcze. Kiedy pielęgniarka zwróciła uwagę, powiedzieli, że wszystko w porządku, bo on im tylko sok pije, a skórki wypluwa. No właśnie, taki jest poziom wiedzy, dlatego ja tak postanowiłem, że w tym programie opowiem o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi właśnie o tę fruktozę i o tym, jak traktujemy po prostu owocki, czy nawet sok owocowy jako jakąś bezpieczną alternatywę. No dobra, okej, okay, dobra, to będziemy kończyć, Kubala, bo widzę, że jest godzina 20. Dzięki wielkie za bycie moim gościem. Dzięki wzajemnie. Trzymka. Jeszcze złapiemy może Marleonkę na chwilkę zaraz, tylko zrobimy jakiś jeden z moich... Czy mamy jeszcze jakiś segment? Mamy segment. Szanowni Państwo, to fakt w butelce. Czy wiecie, że w Szwajcarii nie wolno trzymać świnek morskich osobno? Tak, taka mała odskocznia od cukru. To jest fakt autentyczny. I to jest jakby, oni mają tam takie specjalne prawo, bo to nie jest tylko dla świnek morskich prawo. To jest prawo dla wielu różnych zwierzątek. To jakby po prostu to są takie emblematyczne. Że jakby, jako że to są towarzyskie zwierzęta, to stają się bardzo samotne i powstał jakiś taki potężny dokument w 2008 w Szwajcarii, który nadzorował właśnie, co można, a co nie można ze zwierzątkami i można było, jakby osoba tam, weterynarz czy coś tam, może dojebać kary za takie rzeczy. Między innymi wśród praw jeszcze tam znalazło się, że nie wolno kurczakom zakładać okularów. W sensie, może to jest coś, co było popularne po prostu w Szwajcarii, może jakiś zwyczaj miejscowy, nie mam pojęcia. Okej. Okay. Dobra. Czy mam coś jeszcze? No, mógłbym o tych słodzikach trochę pogadać. Ale weźmiemy Marlonkę do nas. Nie mam pojęcia, z czym do nas Marlonka przychodzi. Siemanko. Halo, halo. Hello. Dzień dobry. Co tam? Niezapowiedziana wbijasz? Jakie masz cuda dla nas? Miałem trzy tematy takie. Prawie trzy. Pierwszy to już był trochę poruszony, że brązowy cukier to jest skam i nie należy go kupować. Mhm. O, okej. Okay. Bo brązowy cukier się podaje za cukier trzcinowy, a jest zwykłym białym cukrem, tylko jest pomalowany na brązowo melaso. No tak, jest tak. Jest to droższy, to jest skam. Tak, ale jakby cukier trzcinowy też jest cukrem, w sensie, bo jest czas, jest i cukier brązowy, i czasami jest cukier trzcinowy, który jest autentycznym cukrem trzcinowym, ale to nie ma specjalnego znaczenia, dlatego że mimo, że to jest jakby tam cukier, który jest trochę innej barwy, to nadal jest sacharoza, 99%, nawet więcej właśnie niż w takim brązowym z melasą. No, tylko po prostu mówię, że to jest skam, który się próbuje podać za cukier trzcinowy, kiedy nim nie jest. Mhm, okej. Okay. Inny taki temat mam, że ja kiedyś jadłem dużo słodyczy, teraz już zdecydowanie tak dużo mniej. Mhm. I od kiedy sobie przeszłam na weganizm, to jakby miałem trochę problem zastąpić niektóre słodycze. Znaczy wiem, że jest tam dużo opcji, od znajomych też tam słyszałem, że słodyczy jest sporo, ale od jakiegoś czasu tak nieco bardziej sobie właśnie napoje słodzone kupuję. Ale podchodzę właśnie do tego tak, bo niektórzy ludzie mają z tym problem, że po prostu piją te napoje słodzone jakby razem z resztą cukru, który jedzą i... No tak. I po prostu to jest jakby dodatek i nie myślą o tym, że to są te kalorie i to jest ten cukier w tym napoju. A ja właśnie podchodzę do tego tak bardziej, że to jest po prostu taki jakby... Bo mam taki tryb, że po prostu mam jeden słodycz na dzień, który sobie zjem po obiedzie i to mi wystarczy i to jest ten jeden słodycz na dzień. Mhm. I teraz też tak do tego, żeby podchodzić, żeby nie jeść tego i nie pić też za dużo. To jest tak, że po prostu jak sobie kupuję te napoje, to tylko takie małe buteleczki albo małe puszki. Po prostu, żeby nie mieć tego za dużo. Jasne. I też... W sensie rozumiem z słodzikami, tak? No, to zależy. Czasem ze słodzikami, czasem z cukrem. Okej. Okay. I też jak mam tą małą puszkę albo małą butelkę, to też mam taki zwyczaj, że lubię sobie pić z kieliszków. To jest ideolo. No ja swoje monsterki do szklanek przelewam, pewnie. Jakby
Trzeba sobie dać, dziewczyno, come on. Znaczy, to też chodzi tak o to, że podświadomie jakby z kieliszka nie jest coś, co pijesz tego dużo. O, okej. Okay. I że podświadomie po prostu jakby się tym smakujesz i tyle, co masz, to ci wystarczy i nie chcesz tego więcej. Pewnie. Jak na przykład masz taką dużą, dwulitrową butelkę i pijesz ze szklanki, to sobie to lejesz tam. Po prostu z gwinta, jak ten obrazek, jak ten dzieciak jest. Piję, żeby zapomnieć, właśnie... czy to on tam miał napisane. To jest takie właśnie oszukiwanie trochę mózgu, że jak piję z kieliszka, to piję mało i mam ogólnie też mało, więc żeby tak się zadowolić tym. Piję, ciekawe, czy znajdę tego dzieciaka. Dobra, może nie ma sensu, znajdzie się sobie. O, jest. Czekajcie. Wiesz. O, okej, więc tu cięty, dobra, wrzucę tak na szybko, żeby tylko było. There we go. Okej, jest i usuwam. Do widzenia. Piękny jest. Co jeszcze mamy fajnego? Okej, miałeś jeszcze jakiś temat, tak? Do tego. To tak trochę o słodzikach, chociaż ja się jakoś tak mega na słodzikach nie znam. Mm-hmm. Bo... No, głównie jadłem rzeczy z cukrem i na słodziki tak czasami sobie coś tam przechodzę. Bo ja się mega stresuję słodzikami ogólnie. Znaczy nie dlatego, że się jakoś tam boję, że są niezdrowe, bo niektóre to wiadomo, że tam do cukrzycy też mogą doprowadzać, tylko że jakoś tam na przykład wolniej, ale też się jakoś mega nie znam, więc nie będę się mega wypowiadać, że wiem, o co chodzi. W sensie faktycznie to w tej kwestii to tam, bo czytałem właśnie jakby badanie na ten temat i to trochę, nie wiem, czy to jest to samo, bo to jest kwestia tego, że mamy kubeczki smakowe wykrywające autentycznie smak słodki, a nie tylko jakby obecność konkretnego specyfiku, konkretnie cukru. Czyli jakby nasze te, jak one się nazywają? Gruczoły smakowe, czy no to gdzieś mam zapisane, jak to się nazywa? Receptory, o, czyli pewnie kubeczki to równie dobrze pewnie można zastosować. W każdym razie te receptory mamy nie tylko w ustach, ale też w jelitach. I one jakby wpływa to jakby ta informacja, która w jelitach zostaje ten, że o, jest sprowadzony smak słodki i to wpływa ci też na to, na twój cykl głodu i na jedzenia. Więc może też jakby zaburzać tę hormonalną równowagę i prowadzić faktycznie do tam, nie wiem, wytwarzania insuliny, czy co tam faktycznie, żeby, że może też koniec końców jakby tam prowadzić do cukrzycy, czy do jakichś innych tam komplikacji wątrobowych. Mhm. Właśnie to jest taki mój jakby problem, że jakby wiem, że cukier jest niezdrowy, ale jakby mamy więcej jakby badań na temat tego, jak cukier oddziaływuje ludzki organizm w takim po długim czasie, a wiele słodzików ma to do siebie, że są jakieś tam kontrowersje, że niektórzy naukowcy twierdzą, że mogą powodować jakieś tam powikłania, mogą na przykład jakieś choroby wywoływać i zawsze mnie to stresuje, że na przykład teraz sobie usiądę i powiem, dobra, od teraz wszystko wpierniczam ze słodzikami, bo słodziki są super, są zdrowsze, a na przykład za 7 lat się pojawi jakaś praca naukowa, że ten słodzik powoduje na przykład jakąś konkretną chorobę. Bo to tak naprawdę, wiesz, możesz, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to możesz się znaleźć z tym ze wszystkim, nie? W sensie rozumiem to, że masz po jakby... Kwestia jest tego, że nie ma czegoś takiego jak tam szkodliwa czy toksyczna substancja, nie? W sensie koniec końców wszystko to jest kwestia tego, jaka to jest porcja. Nie ma czegoś takiego, co jest po prostu, o, to jest toksyna, to nie jest toksyna. Po prostu wszystko zależy od tego, jak dużo zjesz. Jabłka na przykład, pestki jabłek zawierają, Boże, coś tam, co się rozkłada na cyjano... Pestki jabłek zawierają amigdalinę, o. Rozpadającą się na cyjanowodór, czyli na cyjanek basically, więc uważaj, nie zjedz za dużo pestek jabłek, bo umrzesz na zatrucie cyjankiem, jak na II wojnie światowej. Tylko, że no, musisz zjeść ze 2 wiadra tych pestek. Czy bardziej mam na myśli to, że nie chodzi o samą ilość, tylko to, że potem na przykład jakieś badania mogą się pojawić, że na przykład spożywanie tego przez 20 lat może powodować takie rzeczy. No tak, ale to możemy spodziewać tego tak naprawdę z absolutnie wszystkim, wydaje się, nie?
dlatego że to są zawsze długoterminowe i trudne badania, ale na przykład tak jak ktoś tutaj zwraca uwagę, gdzie tu mamy? Aspartam ma już 40 lat, to te długoterminowe działania niepożądane. No właśnie, bo aspartam jest na przykład mega przebadany, dlatego że było bardzo dużo wątpliwości co do niego. I rzecz w tym, że no nie wygląda na to, żebyśmy mieli jak dotąd ten. Ale rozumiem też trochę to, że tych słodzików jest w cholerę dużo. Więc no, możesz sobie znaleźć jeden, a w jednym opakowaniu masz trzy różne słodziki, nie? Rzecz w tym, że wiele z nich, no nie wiem, w sensie to nie jest tak, że bronię tych słodzików, bo ewidentnie jakby faktycznie mogą się przyczyniać do tego, że wygląda na to, jakby w te jakieś tam pojedyncze badania pokazują, że słodziki faktycznie mogą prowadzić do tego, że spożywamy koniec końców więcej cukru, dlatego że pragniemy tych słodkich rzeczy, że mogą zaburzać te mikrobiom bakteryjny właśnie tym słodzikami. Są jakieś rzeczy, które wskazują, że tak może być. Nie mamy jeszcze za dużo informacji. Jakby nie mamy wystarczająco konkluzywnych rzeczy na ten temat, więc pewnie warto uniknąć. Ale jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, jakieś rakotwórcze, czy właśnie rujnujące ten, no to są absolutnie śladowe ilości, które są dopuszczane i te porcje na przykład, które są dopuszczane, nie? Czy przez tę amerykańską, czy europejską tę organizację, która dopuszcza do obiegu produkty, no to jest tak, nie wiem, od momentu, kiedy masz jakieś efekty negatywne na człowieka, no to pomniejszasz to jeszcze o 100 razy jako dopuszczalną, dozwoloną dzienną porcję, a i tak okazuje się w zdecydowanej większości, chyba we wszystkich słodzikach, jako że one potrzebują być 300-400 bardziej słodkie od cukru, więc potrzebujesz ich naprawdę minimalnej ilości, że potrzebowałabyś wypić na przykład 50 litrów, żeby dostać się do tego poziomu, który jest i tak stokrotnie pomniejszony od tego, kiedy faktycznie występują jakieś fizyczne objawy negatywne. No, rozumiem. Więc wiadomo, na przykład masz takie słodziki jak te alkohole cukrowe, więc no to są rzeczy z cukru. Takie rzeczy jak sorbitol na przykład, gumy do rzucia czy coś. Więc no kwestia tego, no bo jakby można stwierdzić, o to musi być trucizna, bo jak napierdalasz się, sorbitol jest używany jako rzecz na, jako lek na zatwardzenie także. A to jest kwestia tego po prostu, że on się dużo dłużej, w sensie nie jest w pełni przyswajany po prostu przez organizm. Czekaj, może tutaj po prostu przeczytam, bo mam te. Jest wchłaniany. Alkohole cukrowe jak sorbitol są wchłaniane dwa razy wolniej od cukru, więc po części nie wchłaniają się w ogóle, stąd mogą powodować właśnie wzdęcia i problemy jelitowe. Więc no to nie jest kwestia jakiejś toksyczności tego, tylko po prostu kwestia tego, że one nie są przetrawiane, nie? Więc nie są wchłaniane. O, Evil Gardner coś tutaj mają. Te związki w nasionach służą temu, by zwierzęta ich nie spożywały i tak wiele zwierząt się na nie uodporniło. Tym człowiek! Piona! Największy wróg owoców, człowiek! No, od Pawła dostałem właśnie to badanie, które mówi o tym, że słodziki. No bo chodzi jeszcze o te kwestie tego podatku cukrowego, bo miałem właśnie duże wąty do tego. Co sądzicie o podatku cukrowym? No właśnie. Czy masz jakieś stanowisko w kwestii podatku cukrowego, Marlonka? Czy tam opłaty tak cukrowej chyba, bo tak to się chyba nazywa technicznie, opłata cukrowa. Aktualnie w czym mnie dotknął, to że mleko roślinne jest droższe teraz o 2 złote prawie. No, o właśnie, przecież jakby jedyne co tam dozwolono... Nawet bezcukrowe jest droższe, bo teraz to cukrowe jest droższe, to podnieśli też cenę tego bezcukrowego. A i tak kupowałem bezcukrowe. To i tak płacę więcej, a nie dostaję cukru. Przerąbane. No, jedyne rzeczy, które tam mają te, w sensie... No właśnie, bo ja miałem trochę problem z tymi słodzikami, że zakazali również słodzików. W sensie wrzucili też do tego podatku, więc
miały być, jako że miały nie być częścią tego podatku, a wiadomo było, że ten podatek będzie, to pojawiało się więcej opcji właśnie bezcukrowych u nas. Eksperymentowały korporacje, żeby nie stracić, no ale nie wyszło, nie za bardzo poszło. W tej kwestii, no bo okazuje się, że są objęte też podatkiem. Jedne, co nie jest, o co walczyli tam polscy sadownicy, syntetyczne pochodne cukrów powodują biegunkę, bo nie są wchłaniane przez jelita i rozkładają je bakterie flory jelitowej. Produkty tego rozkładu powodują większy napływ wody do światła jelita i powodują tak zwaną biegunkę osmotyczną. Wielkie dzięki, odzwiadowca. A co, nie chciałeś dzwonić? Czy po prostu na Discordzie się nie ma? No, co tam jeszcze w tej kwestii, kurczę, tego podatku? A, no to, że sadownicy, jakby te rolnicze organizacje załatwiły sobie, żeby soki nie były tym objęte. Więc jeżeli coś ma więcej niż 20% soku, czyli fruktozy, czyli kurwa cukru, jakby nie są objęte tym podatkiem, więc technicznie jakby teraz wszystko będzie po prostu zawalone najtańszym możliwym sokiem jabłkowym zamiast cukru, a technicznie będziemy w tym samym miejscu. No, w sumie. Ogólnie polscy sadownicy mają czasem dziwne metody. Jak widziałem po filmikach, że polscy sadownicy idą po prostu do Biedronki i wyrzucają jabłka i kładą swoje. Co zdajesz raz? Przepraszam. Jest taki jakiś filmik na YouTubie, że jakaś tam grupka sadowników przyszła i chyba po prostu bojkotowali jabłka sprzedawane w Biedronce i nam na pracowników krzyczeli i ustawili swoje. No, jakby, no, na pewno masz, jakby, wydaje mi się, że rolnicy, jeżeli chodzi o PR, to często mogą nie mieć ten, ale też wiele kwestii, no, o które walczą, wiadomo. To wiadomo. Jako że u nas to nie jest tak, że mają, Wiem, że dużo tam mają po prostu kiepski PR i wielu rolników to są git ziomeczki. No pewnie. Zwłaszcza, że w Polsce jeszcze jest to tyle fajnie, jeżeli chodzi o rolnictwo, że nie mamy po prostu go masowo przeciągniętego przez korporacje, tylko autentycznie mamy tych małych pracujących różnych. To jest cenna rzecz, którą mamy. Trzeba dbać. Trzeba dbać o naszych jabłeczników i tak dalej. Tylko nie wiem, czy jakby to jest fajna kwestia. Najfajniejsza rzecz, która by mogła się wydarzyć, jeżeli chodzi właśnie o, nie wiem, o ograniczanie cukru czy coś takiego, to zamiast podatek, który jakby kończy na konsumencie, to właśnie lepszy dostęp, bo wygląda na to, że kiedy, nie wiem, mieszkamy w mieście czy coś, no to te rzeczy są dostępne, nie? Jakieś tam alternatywy. Kiedy ludzie mieszkają w małych miejscowościach, czy na wsiach, czy gdzie tam, gdzie masz jeden sklepik, no to co masz do picia? No to masz Coca-Colę, masz baton, to jest, nie ma więcej szczęścia w życiu. Więc prędzej, jeżeli chcemy faktycznie dbać o jakieś zdrowie, to musimy prowadzić do tego, żeby była większa dostępność produktów, które są zdrowe. To też jest, wydaje mi się, że sama dostępność produktów to jest też kwestia z tym, że po prostu na tej wsi jest ten jeden sklepik i no i to też to po prostu zależne od tego, co ten właściciel kupi i no też nie da się jakby tam wdrożyć tego na siłę, no bo to jest bardzo mała jednostka taka administracyjna, taka wieś. Jasne. Bardziej w sumie, jeśli ludzie by na wsiach właśnie potrzebowali bardziej dostępności, to oni by chyba musieli jakby oddolnie wyjść z tą inicjatywą niż odgórnie do nich miałoby to przyjść. No jak zwykle trzeba nam edukacji, w sumie no Gołębiowski ma tutaj rację, no tak, no edukacji i dostępności, no ale to prawda, jakby ciężko ustalić, jak można legislacyjnie, jakby co nakażesz sklepom w sumie, żeby mieć, no trochę gadam bzdury. Bo to faktycznie musieliby sobie sami wywalczyć, czyli pewnie tej edukacji, żeby mogli to oddolnie zrobić, tak jak mówisz. Żeby mieli tę inicjatywę, że chcą oddolnie właśnie takiego czegoś. No dobre, okej. Okay. No mamy trochę dużo mięsa dzisiaj. Dzięki wielkie, Marleonka, za dorzucenie swojej perspektywy tutaj. Trzymaj się. No, papatki. Hej. No i dzięki wielkie, wszyscy. Przedłużyło nam się dzisiaj. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, bo miałem inne rzeczy do zrobienia. Dębski! Ja mam rzeczy do zrobienia. No, bardzo informatyw streaming, nie? Mam nadzieję, że nie było za dużo mojego wydaje mi się, że było całkiem sporo. Fajnych mieliśmy gości dzisiaj.
fajna ekipa. Głównie objeżdżaliśmy ten cukier, objeżdżaliśmy też inne rzeczy. Więc może kończące myśli. Cukier to jak najbardziej gówno i lepiej zawsze mniej jeść niż więcej jeść. Słodzików mniej jeść niż więcej jeść. Jeżeli to jest wasza metoda, żeby mniej jeść cukru, słodziki nie wydają się być taką złą opcją. Chociaż naturalnie najfajniejszą opcją by było po prostu ograniczać słodki smak mocno. No i chyba tyle. No i przypominam, nie jesteśmy tutaj super medyczni ani nic takiego. Okej, kochani. Dzięki wielkie! I trzymajcie się! Jej! Czy ja mam jakieś rzeczy, które robię? Też czuję się dziwnie, jakby to moje pożegnanie było nienaturalne, bo nie mogę w to wejść. Jakby nie czuję, że się żegnam. Nie mam... Nie to intro! To intro. W sensie outro.